Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Rogue Warrior. Oczywiście po bardzo emocjonującym filmiku początkowym, czyli jak nasz bohater idzie i pokazuje, kamera jest pokazana na głowę naszego bohatera, jesteśmy gotowi do stoczenia kolejnych emocjonujących walk. Tym razem jesteśmy w jakiejś tajnej bazie, jak widzimy, na środku Arktyki. Jest tu cholernie zimno i musimy dotrzeć na szczyt Tamy. Od kiedy Tama ma szczyt? Tego nie wiem, ale najpierw dotrzeć ma. Mamy tutaj też, widać, że w tajnej bazie zaopatrują się też znaki ostrzegawcze. Uwaga, topiący człowiek. To pewnie jest właśnie ostrzeżenie, żeby przypadkiem uważać na takich topiących się ludzi, bo oni są nieprzewidywalni. Wyobraźcie sobie, jak nic, moczycie sobie nogi w lodowatej wodzie i nagle podbija do was topiący człowiek, krzycząc: a, pomóżcie mi! No to co taki topiący człowiek robi? Oczywiście wrzuca was do wody pod niby taką przykrywką, że chce się uratować. A wszyscy wiemy, że to nieprawda. Dobra, mam pierwszą ofiarę, która nie zdaje sobie z niczego sprawy. Oczywiście niezauważeni podchodzimy do niej od tyłu. Jesteśmy już tak blisko, tak jest. Taka sytuacja. Dobra, pierwsze co rzuca nam się w oczy, że mamy tutaj magiczny karabin, który nasze życie zamieni na lepsze. Dlaczego zamieni nasze życie na lepsze? Ponieważ wszystkich wrogów będziemy mogli bez problemu zdjąć. Aż kusi mnie, żeby to właśnie zrobić. I chyba sobie daruję tym razem przekradanie niczym tajny agent. A po prostu w świecie zrobimy rozpiernicz. O tak, to jest życie. Czuję się, jakbym znowu był w domu. Ci wszyscy żołnierze, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Jacy oni są biedni. O kurczę, nie trafiliśmy. Już trafiliśmy, ha ha ha. Śmierć żołnierzom. Trzeba było się nie wychylać. Ja im powtarzałem, żeby nie wychodzili z domu, ale oni i tak wiedzieli lepiej, co nie? No dobra, mały rozpiernicz. Nie chciało mi się przekradać, więc zrobiłem rozpierdół. Najgorsze mnie martwi fakt, że tam jest jeszcze jedna persona. Wszyscy wiedzą, że jedna persona bardzo utrudnia zadanie operacyjne, ponieważ gdzieś się ukrywa. Trudno, poradzimy sobie jakoś z tym problemem. To znaczy, zejdziemy na dół i zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Niczym tajni agenci schodzimy na niższe piętro. Jak na agentów przystało, robimy to niezwykle efektownie. Wbijamy do akcji, co nie, widzimy tu martwe ciała, ale nam to nie przeszkadza, musimy w końcu dostać się, umieść ładunek na każdej turbin. Dobra, musimy umieścić ładunek na każdej z turbin. To nie jest łatwe zadanie, to coś w sam raz dla naszego Marcinka, który jest agentem zbyt specjalnym. Jest zbyt specjalnym agentem, bo nic nie jest w stanie go powstrzymać. A tutaj wyczuwamy jakieś złowrogie siły, które z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu nie możemy dostrzec, co nie? Ale wiemy, że tutaj są. Tylko pytanie, gdzie? No dobra, tu było wiadomo, że tutaj się faktycznie chowają ludzie, ale jak widać, z tymi nie mieliśmy nawet najmniejszego problemu. Po prostu w świecie wepchali nam się na cel. Alarm w tym tajnej bazie operacyjnej tutaj też nie ma alarmu, więc spokojnie możemy iść dalej i pewnie nikt jeszcze nie wie o naszym istnieniu. Czyż to nie jest genialne? O, znowu możemy się bez problemu przekradać, niczym prawdziwy tajny agent. Nasz bohater znowu coś komentował, ale oczywiście kto by tam go zrozumiał. Jego język jest taki niezrozumiały. Poza tym, jak on coś tam burczy pod nosem, to tym bardziej. Całe szczęście, że tutaj nikt nas nie widzi. Jesteśmy niezauważeni, no prawie. Pozwoliłem się odezwać? Ło, jakie zniszczenie. Dobrze, że mamy tą wspaniałą broń. Ona zapewni nam dostatek do końca naszego życia. Myślałem, że to może wybuchająca beczka, ale jak widać, z całą pewnością nie. Oczywiście wyłączymy troszkę prąd, chociaż w sumie to nic nam nie dało. Troszkę jakby ciemniej wydawałoby się. Przynajmniej tak w teorii powinno być. Ale wcale tak nie było. No dobra, co my tu mamy? Zestaw granatów specjalnych. Poza tym, no właściwie to nic ciekawego. No ale muzyka ostra się włączyła, czyli Marcinko wkracza do akcji.
Ręce do góry, śmiertelnicy! Ha, ha, ha! O, tu się ukrył! O, kurczę, ale numer. Widzieliście, w co trafiliśmy? W to! Te małe główienko zablokowało mój pocisk. Goście miał niezwykłego farta. Ale niedługo już wszyscy tu zginą, więc niestety ich fart się skończy. Oczywiście nasz bohater schował się za tym i bardzo... Jakże sprytnie... Schował się za tą barierką, więc jesteśmy całkowicie nietykalni. Zobaczcie sami, jesteśmy w tej chwili całkowicie nietykalni, bo ta barierka nie przepuszcza pocisków. No ale dobra, idziemy dalej, musimy wysadzić wszystkie te turbiny. Misja nie powinna być trudna, już zresztą sami zobaczcie, jak nam z łatwością idzie. O nie! To wrogowie, rzucę im granata. Gińcie się od granata mocy! O proszę, strzał na ślepo, ale i to jaki perfekcyjny, prosto w serce. Nim się obejrzeli, już byli martwi. Dobra, wiecie co, nie jestem... Weźmiemy sobie to, niech stracę. Zawsze więcej amunicji, proszę pana. Ach, ha, 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 gdzieś daleko jest? To nie problem, Marcinko, zdejmij każdego. Patrzcie, z jaką prędkością umie celować, widzicie? Patrzcie, Może tak celować i może tak zdejmować każdego. Nasz Marcinko jest ekspertem o zdejmowanie. Swoją drogą, kiedyś jak grałem w multiplayer, to chyba była jedna z najlepszych broni, ponieważ tą bronią można było przeciwników zdejmować na jeden strzał. I naprawdę świetnie sobie radziłem za pomocą tej broni. Tak, i ogólnie rzecz biorąc, wszyscy mnie nienawidzili, ponieważ byłem zajebisty na multiplayerze, właśnie strzelając z tej broni, i wszyscy nie, nikt mnie nie mógł zdjąć. Dlatego ludzie zaczęli się odłączać, no i niestety w późniejszym okresie, jako że mało strasznie ludzi grało na multiplayerze, musiałem udawać takiego lekkiego nowa momentami, w sensie dać się zabić, żeby po prostu ktokolwiek grał w tą grę. Imprezka. Bo w przeciwnym razie, no niestety. Dobrze, że nam otworzył bramkę, bo już myśleliśmy, że się nie wydostaniemy. Mamy teraz misję typu spieprzaj z tej tamy. Nie wiem, nie, to nie wiem, dla mnie to w ogóle nie wygląda na tamę, ale no, skoro to jest tama, to wszystko okej. Tylko czemu to się nazywa szczyt tamy? Tego też nigdy nie zrozumiem, ale to już nie moja sprawa. Powiedzcie mi, kto normalny tworzył te przejście tutaj? No, nie no, zastanówcie się przez chwilę, czy ktoś normalny tworzy przejście, które jest takie tam, tu, tu, tam i tam z powrotem? Czy to jest normalne? Czy naprawdę nikt nie mógł tutaj logicznie pomyśleć i na przykład stworzyć, a stworzymy może prostą drogę do tamtych drzwi, ale nie, prosta droga, co ty będziesz za mało hipstersko? Za mało hipsterski? Nie ma. Dlaczego ja strzelałem przez szybę? Co jest zgrane? Czyżby to była magiczna szyba, zaczarowana przez wszelakich magicznych... czarodziejów? Z całą pewnością, skoro pociski przeleciały przez tą szybę, ewentualnie odbiły się, a on sam popełnił samobójstwo. O nie, agenci specjalni! Ale wyszedł, strzeliłem mu w dupę i w temu tak samo. Strzał w dyłeczek był bardzo śmiertelny. Uch, coś za taktyczne zagranie, trzeba przyznać, że to mistrzowie kamuflażu są. Hu, hu, hu. O, kolejni eksperci. Ujebł dup. Ci tym razem przodem, więc będziemy tym razem strzelać sobie w jaja. Znaczy im będziemy strzelać w jaja, nie sobie. No dobra, czyżby to był tylko jeden, a tu było aż trzech agentów? No i powiedzcie mi, kto normalny to tworzył? Czemu to jest takie jeb, tą stronę, tą, tu, w tą stronę? Tu jakieś dwa balkony, co jest grane? Kto stworzył, cholera, tą wielką półkę? Czy naprawdę było tak ciężko, nie można było stworzyć prostej? Że na przykład stąd, dotąd i tyle gitarka, tylko jeb, rozciągnęli to na całą szerokość, w ogóle... Co ciekawe, to wisi w... A nie, no, utrzymuje to się za pomocą... Momencik, za pomocą czego to się tak właściwie utrzymuje, ta wielka... Ja tu... No właśnie, momencik, czy to nie powinno się zawalić? Zauważcie, że ta cała konstrukcja... Tak naprawdę ma niewiele sporników i ona się unosi w powietrzu. Mi się wydaje, że ona powinna być bardziej zabezpieczona, jakieś takie słupy, które by byłyby przytrzymujące do... sufitu, tu powiedzmy są dwa, ale tak lekko tylko. A tutaj co jest? Tutaj nic nie ma, co nie? Walić to. Ach, ci konstruktorzy tutejsi, naprawdę to tacy hipsterzy są. No ale dobra, Marcinko musi walczyć. Chodźcie tu, wojownicy. No cóż, chyba obiad im nie wyszedł. Był za ostry. Co tu się dzieje? Czyżby jakieś wybuchy?
Czemu nasz bohater mówi tak cholernie cicho? Naprawdę to mnie przestaje bawić, a wręcz strasznie irytuje. Nasz bohater mówi najciszej chyba jak się tylko da. No przecież ustawiłem najgłośniej, ale chuj co, nie powie głośno. Będzie mówić szeptem, ekstra. Po prostu mega. O, coś się w końcu odezwał, że go nawet usłyszałem. What? Że co? Zginęliśmy sobie od czego? Co jest grane? Nie wiem, coś tam, jak kilka tam... Użył tam kilku... Że co? Znowu? Jejciu, co muszę zrobić? Spieprzaj z tej tam, dobra, wiecie co? Muszę tu być bardzo ostrożny, bo tu wszystko wybucha. I ogólnie sytuacja wydaje się być, no, przesrana co najmniej. Ale niestety musimy tu wszystkich pozdejmować, tylko musimy też być ostrożni, bo wszystko tu wybucha wszędzie. Na szczęście te bronie są bardzo, bardzo śmiertelne. A i nasz Marcinko oczywiście, mimo wszystko, że wszystko wybucha, nasz Marcinko się nie spieszy. Zawsze jest czas na wykonywanie ciężkich misji. Czegoś pominąłem. Łocz! Cholera! Dobra, wiecie co, musimy zrobić to bardziej spokojnie, bo widzę, że moje agresywne zagrania są nie mało efektowne. Najgorzej, że co chwilę coś tu wybucha i co chwilę mnie ktoś tutaj zabija. No ludzie, co jest grane? Ja nie wiem, gdzie mam się ustawić, żeby nie zginąć. Naprawdę? Dobra, wiecie tak, zróbmy tak, że w ogóle nie wychodźmy stąd na razie. Wychodźmy się, nie wiem, bo to wybucha, co tu wybucha. No już naprawdę teraz zgłupiałem, już nie wiem, co tutaj wybucha, co tu nie wybucha. Wrak wśród nas! To wybucha! No, wybuchnij! Nie, to też nie wy... O, wybuchło, no. Dobra, teraz się ustawiamy tu, oczywiście i też idziemy dosyć spokojnie, bo nie chcemy, żeby żadna wybuchająca rzecz nas załatwiła. Mimo, że fabryka się, wszystko się wokół wali, nasz Marcinko się nie spieszy. Jest po prostu zbyt tajny, żeby się spieszyć. O, nie, to może wybuchnąć. Nie wiem, co on tam pieprzy. Nasz Marcinko coś gada sam ze sobą. Nikt go nie słyszy oczywiście, bo mówi to tak cicho, że po prostu szlak człowieka trafia. Dobra, rzucimy tam granaty. Mamy ich sporo, to co tam, żadnej straty nie będzie. O, widzisz, na kogoś zabiliśmy chyba. Ty też, trzymaj granata. Co tam będziemy się... O, proszę. I załatwiliśmy 3 persony za pomocą 3 granatów. Więc cóż, całkiem elegancko. No a teraz to chyba stąd musimy jakoś spadać, co nie? Oczywiście pewnie wejdziemy sobie na górę, żeby z wyższej wysokości, jak już mamy spadać, to... O, są wrogowie. No dobra. O nie, kurczę, zaraz wszystko wybuchnie. Szybko, w dół. Musimy uciekać, efektowna ucieczka przed wybuchami. Tylko w tej grze. Oh yeah. Wszystko się wali, a my uciekamy z tej wielkiej tamy. Faktycznie to jest tama. Muzyka się efektowna włączyła. My się spuszczamy z coraz większych wysokości. Oh yeah, motherfucker. Szybko, zaraz wszyscy zginą. Marcinko, ostatni zjazd. Na sam dół. Nie, jeszcze nie. To jeszcze nie koniec. Cóż za efekty, cóż za specjalne efekty. Szkoda, że nikt nie pomyślał, szkoda, że ten gościu, co tu wyskoczył, nie pomyślał, żeby zjechać po linie, co nie? Oh yeah, ostatni zjazd. Na główkę. Tak jest. Peyton chce, żebym zaczekał na posiłki. A takiego. Jak tylko generatory zaczną działać, łódź wypłynie z doków, a wraz z nią system namierzenia. Gdy do tego dojdzie, Ruscy będą mogli sobie stawiać ptaszka w tabelce z pozycją zimna wojna. Jezu, o ile w ogóle to przeżyje, to i tak będzie sielanka. No cóż, no i w tym właśnie optymistyczny, w ten oto optymistyczny sposób zakończyliśmy kolejny odcinek z naszej wspaniałej serii Zagrajmy w Rogue Warrior. To już był raczej przedostatni odcinek i teraz zapowiada się na ostatnią misję z tej wspaniałej gry, więc na pewno już nie możecie się doczekać wielkiego finału. No a póki co...
Mówię wam miłego dnia, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.